Dzień dobry, drogie przedszkolaki. Witam Was po świętach. Tak jak dzisiaj napisałem na grupie, troszeczkę miałem różnych spraw tutaj związanych z pytaniami dotyczącymi tego, kiedy wracamy do przedszkola, i jestem na bieżąco w kontakcie z Waszymi rodzicami. Natomiast, tak jak też napisałem, przygotowałem dla Was troszkę materiałów, króciutko o tym, co się dzieje w przedszkolu, kiedy Was nie ma. Oczywiście bardzo za Wami tęsknię, część z Was tam przesyła mi filmiki. Bardzo dziękuję za zdjęcia, filmy z tego, co robicie. Natomiast ja zaproponuję Wam dzisiaj kilka ćwiczeń. Możecie wybrać sobie cztery ćwiczenia. To są ponieważ jest ich dużo więcej, natomiast to są także ćwiczenia dla grup. I jeżeli to miałoby być ćwiczenie, które jest przygotowane dla grupy, to możecie wykonać fragment tego ćwiczenia u siebie w domu. I umówmy się w ten sposób, kto chce, kto będzie chciał się pochwalić na naszej grupie na WhatsAppie i nagrać filmik z tego, jak wykonuje jedno, dwa, trzy lub cztery ćwiczenia, to może to zrobić, natomiast nie trzeba tego robić. Na pewno po powrocie do przedszkola wrócimy do tego filmu, do tych propozycji z ćwiczeniami i będziemy je wykonywać. Króciutko również, tak jak powiedziałem, będziecie mogli zobaczyć, co w przedszkolu. Jest nowa zabawka, o której rozmawialiśmy przed zamknięciem przedszkoli. Na chwileczkę będziecie mogli zajrzeć do papug. My jesteśmy gotowi, czekamy na Was, a mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Wieczorem, tak jak pani Asia napisała też na grupie, wieczorem zestaw prac. Oczywiście te przedszkolaki, które będą wracały do przedszkola, przynoszą te prace ze sobą, natomiast jeżeli chodzi o materiały z tego tygodnia, to bardzo proszę, jeżeli możecie, to wykonajcie je, to co było do tej pory przesłane, ale te materiały, które ewentualnie miałyby być przygotowane po świętach, kto nie zdążył, ten będzie miał czas, żeby wykonać je w przedszkolu, dlatego że no, zakładam, że nie będziemy w komplecie od poniedziałku, ale mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już będziemy w grupie kompletnej. Życzę dużo zdrowia przedszkolakom, dużo zdrowia Waszym rodzicom, dużo cierpliwości, której mi też czasami już brakuje. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się uśmiechnięci i zdrowi w przedszkolu. Miłych ćwiczeń i zobaczymy, jak Wam się udało. No i oczywiście, bo bardzo często o to pytacie, czy za Wami tęsknię? Oczywiście bardzo tęsknię za Wami i za naszym wesołym przedszkolem, w którym jest gwarno, w którym jest zabawa, w którym jest śmiech, w którym jest krzyk. Czasami troszeczkę za sobą wujecie, ale też ten sprzęt, który jest na placu zabaw, spowoduje, że będziecie mogli troszeczkę energii wyładować. I tak jak powiedziałem, od poniedziałku część z Was już będzie mogła przychodzić do przedszkola. Ja mam nadzieję, że od kolejnego będziemy widzieli się wszyscy razem. Mam nadzieję, że już będzie piękna wiosna i mam nadzieję, że już być może będzie zrobione boisko, bo z tego co wiem, firma, która ma zrobić boisko przed przedszkolem, ma czas do 15 kwietnia. Mam nadzieję. Także jeszcze raz miłej zabawy. No, dzień dobry przedszkolaki. Pamiętacie, jak przed świętami mówiłem o tym, że zamówiliśmy przez internet nowy sprzęt na nasz plac zabaw. Już stoi gotowy do zabawy. To dla młodszych przedszkolaków, bo ten nasz starszy już jest dosyć mocno wysłużony. Więc mamy kolejny. Myślimy tu nad rowerkami, ale jeszcze z panią Sylwią tutaj dosyć mocno dyskutujemy, jakie rowerki ile. A już Wam za chwilę pokazuję, co dla starszych przedszkolaków wisi na naszym placu zabaw. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na mnie krzyczał. Chciałem pokazać starszym przedszkolakom, co wisi na naszym placu zabaw. Dla starszych przedszkolaków na naszym drzewku wisi zabawka sportowa. Tutaj akurat sobie ćwiczę. Także na Was czeka dzisiaj ćwiczenia wieczorem, a zaraz po powrocie do przedszkola już tutaj praktycznie u nas. To właśnie
nasze babuszki na placu zabaw już sobie swoje miejsce w kuzinie. Zobaczysz, tutaj nam zostało sianko. To, które robiliśmy. Także moi drodzy, powodzenia. Możecie użyć sprzętu zastępczego, jeżeli nie macie w domu opony lub koła, bo ja na przykład nie mam, to może być coś innego. Ćwiczenia możecie wykonać w pojedynkę, możecie wykonać z bratem, z siostrą, możecie wykonać z tatą, mamą, ciocią, wujkiem, z kimkolwiek. Także powodzonka i mam nadzieję, że jak troszeczkę znajdziecie czasu i dzisiaj wieczorem poćwiczycie, to będziecie rodzicom lepiej spali. Do zobaczenia, pa, pa.